W 1996 roku, kiedy to klub przybrał aktualną do dnia dzisiejszego. Przystępujemy do rozpatrzenia 12. punktu porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Druki numer 2919, 243 i 2961. Proszę panią poseł Joannę Borowiak o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, przedstawiam sprawozdanie połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, zawartych w drukach 2919 oraz 243. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 2961. Komisje zebrały się na wspólnym posiedzeniu 24 stycznia w celu przeprowadzenia pierwszego czytania. W toku dyskusji posłowie pracujący w komisjach uznali druk nr 2919 za druk wiodący jako druk idący dalej. Komisje Polityki Senioralnej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektów wnoszą do Wysokiego Sejmu o przyjęcie projektu ustawy. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Rady Seniorów to są ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym, inicjatywnym. Ich głównym celem jest wsparcie Rady Gminy w realizacji zadań skierowanych wobec osób starszych, w realizacji zadań zawartych w obszarze polityki senioralnej w samorządach. Rady Gmin, wnioskodawcy tego projektu proponują wprowadzenie istotnych zmian, które uregulują możliwość powoływania rad seniorów nie tylko na szczeblu samorządu gminnego, jak jest to możliwe do tej pory, ale także na szczeblach powiatowym oraz wojewódzkim. Rady gmin będą mogły być tworzone, albo inaczej, rady gmin, powiatów, województw będą mogły tworzyć rady seniorów po tym, jak odpowiednia grupa seniorów złoży stosowny ku temu wniosek. Dodatkowo chcemy wprowadzić możliwość finansowania funkcjonowania rad seniorów na poszczególnych szczeblach samorządu, także przy sejmikach wojewódzkich. O taką możliwość finansowania wnosili seniorzy, wnosiły środowiska senioralne. Podkreślam, że jest to możliwość, a nie obligatoryjność finansowania. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, osoby starsze to jest ogromny potencjał, ogromna wartość dla naszego społeczeństwa. Podstawowym zadaniem, przed którym stoją samorządy, jest wykorzystanie potencjału seniorów na rzecz młodszych, dzieci, młodzieży, ale także kształtowania właściwych postaw w życiu społecznym. Tutaj ujawnia się aspekt wielopokoleniowości. Ogromnym kapitałem osób starszych jest czas, który chcieliby wykorzystać na aktywność i działalność społeczną. I tutaj właśnie fundamentalną rolę odgrywają rady seniorów. Projekt niesie pozytywne skutki społeczne, realnie wpłynie na aktywizację osób starszych, na czym bardzo nam wszystkim zależy, ale przede wszystkim tą ustawą odpowiadamy na liczne głosy i prośby seniorów, przedstawicieli środowisk senioralnych. O tym, że osobom w trzeciej młodości życia, jak lubią o sobie mówić seniorzy, trzeba stwarzać właściwe obszary, w których będą się czuli potrzebni, w których będą mogli się realizować, wskazywał święty Jan Paweł II, mówiąc, i tutaj cytat: na uwagę zasługują te wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starsi mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną, ale rozwijać relacje z innymi oraz także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala to zachować i pogłębić wartość życia. Koniec cytatu. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, przedłożony projekt to właśnie taka inicjatywa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pani poseł.
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję i jako pierwsza głos zabierze pani poseł Lidia Burzyńska, która przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa znajdującego się w drukach sejmowych 2919, 243, 2961. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nie pozostaje głuchy na głos seniorów. Dzięki realizacji rządowych programów senioralnych osoby w jesieni życia otrzymują realne wsparcie, to jest 13, 14 emerytura. Są to tylko te nieliczne przykłady praktycznej troski realnej, a nie wirtualnej, jeżeli chodzi o seniorów. Dzięki dofinansowaniu rządowemu powstają dzienne domy Seniora Plus oraz kluby seniora. Jedną z pierwszych reform rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy objął rządy, to było obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn 65 lat, dla kobiet 60. Nasi seniorzy nie mogą zostać zredukowani jedynie do realizacji wyraźnych przez nich potrzeb o charakterze socjalnym, co oczywiście jest bardzo ważne i istotne, jak wcześniej wspomniałam, ale dzięki rządowi udaje się zapewnić seniorom bezpieczeństwo socjalne w dużo wyższym stopniu, niż to miało miejsce chociażby za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głos osób starszych, szanowni państwo, jest słyszalny na różnych poziomach i w różnych aspektach. Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość tworzenia rad seniorów. To ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym, ale również inicjatywne. Wspierają one właściwie rady gmin w realizacji zadań skierowanych wobec osób starszych. Aktualnie obowiązująca regulacja prawna umożliwia powołanie Rady Seniorów jedynie na poziomie gminnym. Przedmiotowy projekt zakłada możliwość powołania Rady Seniorów również na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Faktycznym dostrzeżeniem roli i głosu seniorów jest uregulowanie prawne, zgodnie z którym Rada Gminy będzie zobligowana do utworzenia Rady Seniorów, jeżeli w zależności od liczby mieszkańców gminy z wnioskiem wystąpi określona liczba osób powyżej 60 roku życia. Rada Gminy zostanie ponadto zobligowana do rozpatrzenia wniosku. Analogiczne propozycje dotyczą zarówno samorządu powiatowego, jak i wojewódzkiego. To, szanowni, projekt ustawy to jest kolejny krok w ważnym i potrzebnym dziele aktywizacji osób starszych. Całe społeczeństwo czerpie, szanowni państwo, tutaj nikt nie ma chyba wątpliwości, z ich potencjału, z doświadczeń, z mądrości i z wiedzy, jaką posiadają. Budowanie międzypokoleniowych mostów zawsze przynosi korzystne i wymierne skutki społeczne. Młodzi, co nie jest odkrywcze, uczą się od starszych, a seniorzy, szanowni państwo, mają szansę odgrywać bardzo ważną rolę. I seniorzy chcą, szanowni posłowie, panie marszałku, przede wszystkim działać świadomie na rzecz swoich małych ojczyzn. Biorąc pod uwagę silną potrzebę dalszego aktywizowania seniorów oraz pełniejszego dostrzegania ich roli, także na poziomie społeczno-politycznym, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie udziela poparcia przedmiotowemu projektowi. Niemniej jednak zgłasza 4 poprawki do projektu ustawy, które mają na celu doprecyzowanie przepisów i ewentualną eliminację wątpliwości interpretacyjnych procedowanych rozwiązań. Szanowny panie marszałku, przedstawiam. Bardzo dziękuję za poprawkę i wystąpienie klubowe. A teraz zapraszamy panią poseł Marzenę Okłę-Drewnowicz, która przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie marszałku,
Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W pierwszym zdaniu chcę gorąco pozdrowić seniorów, którzy są z nami tutaj na galerii, panią prezes i pana wiceprezesa Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Współpracy Rad Seniorów. Witamy bardzo serdecznie naszych drogich seniorów. I podziękować za to, za ten wielki wkład, żeby ten projekt ustawy powstał. Szanowni Państwo, po raz pierwszy ustawa, która dawała możliwość powoływania Rad Seniora, została wprowadzona w listopadzie 2013 roku na wniosek grupy posłów Platformy Obywatelskiej. Przez te wiele lat funkcjonowania tej ustawy powstawały kolejne rady seniorów, ale życie weryfikuje ich funkcjonowanie i należało dokonać nowelizacji ustawy o samorządzie, mówiąc ogólnie terytorialnym, ponieważ okazywało się, że po pierwsze są takie miejsca, gdzie seniorzy chcą mieć Radę Seniora, a niekoniecznie ku temu mają klimat w danym miejscu. I kolejny problem, który się pojawiał, na który zwracali uwagę właśnie seniorzy, to taki, że mimo że funkcjonują właśnie jako Rady Seniora powołane uchwałą Rad Gmin, nie mają możliwości zwrotu kosztów takich podstawowych, choćby kosztów podróży, przejazdów, delegacji. Dlatego my przygotowaliśmy projekt ustawy jako Koalicja Obywatelska, który daje możliwość po pierwsze zwrotu kosztów, ale również obliguje samorządy na szczeblu gminnym do powoływania rad seniora. Projekt, który złożyliśmy, ma nadany numer druku 243. Później Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył swój projekt ustawy, druk 2919, który został uznany przez większość rządzącą za druk wiodący. Szanowni Państwo, ale to, co najważniejsze, to to, że zawsze tego typu projekty, rozwiązania trzeba konsultować z tymi, których on dotyczy. Dlatego ten projekt złożony przez nas jest projektem dobrze przygotowanym, dobrze skonsultowanym. I tu chciałam podziękować również koleżankom z klubu Platformy Obywatelskiej, wtedy Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj, za uczestnictwo w projekcie Polska Seniora. Bo to my jeździłyśmy na spotkania z seniorami, ponad 80 spotkań w Polsce, i usłyszałyśmy, że taka zmiana jest potrzebna. To po pierwsze. Po drugie, to Państwo seniorzy dokładnie w pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2019 roku, byliście z nami w sali kolumnowej i ten projekt widzieliście i konsultowaliście go z nami i chcieliście, żeby był złożony. Złożyliśmy go w styczniu 2020 roku. Czekał 3 lata. Dobrze, że wpłynął projekt Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ujrzał on światło dzienne. Warto zabiegać, warto próbować, warto walczyć do końca po to, żeby na końcu właśnie dobre rozwiązania dla seniorów można wprowadzać. Nasz klub oczywiście będzie popierał rozwiązania, ale druga część wystąpienia to pan poseł Michał Szczerba. Dziękuję. Zapraszamy. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, i była taka piosenka, najtrudniejszy pierwszy krok. I wspólnie zrobiliśmy ten pierwszy krok w 2013 roku i wtedy jako wnioskodawca klubu Platformy Obywatelskiej była przede mną cała debata, czy w ogóle Rady Seniora są potrzebne. Dzisiaj ta debata jest za nami. Dzisiaj chcemy odpowiedzieć na kluczowe pytanie, co zrobić, żeby gminne rady seniorów, ale również rady seniorów, które powinny powstawać na innych szczeblach, w innych jednostkach samorządu terytorialnego, na poziomie powiatowym i wojewódzkim, były jak najsprawniejsze. Żeby głos polskich seniorów był jak najbardziej słyszalny. Jestem absolutnie przekonany, że ten artykuł 5c sprawdził się, wykonał swoje zadanie, stworzył pewną bazę. Dzisiaj trzeba jeszcze bardziej wzmocnić pod kątem prawnym, ale również pod kątem finansowym Rady Seniorów. Chcielibyśmy, żeby Rady Seniory miały własne źródła finansowania, które będą zapisane, które będą respektowane przez samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Chcielibyśmy również stworzyć ramy prawne dla Rad Seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Bardzo wielu marszałków, za co dziękuję, stworzyło takie rady senioralne na poziomie
wojewódzkim, ale one funkcjonują w dużej mierze bez podstaw prawnych. Tą podstawą prawną powinna być ustawa i my dzisiaj projektem Koalicji Obywatelskiej tę podstawę prawną na poziom powiatowy, wojewódzki przekazujemy, jednocześnie zabezpieczając Radę Seniorów pod kątem finansowym, tak żeby mogły jeszcze bardziej aktywnie działać, również na forum krajowym, wymieniając się własnymi doświadczeniami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią poseł Monikę Falej, która przedstawi wraz z panią poseł Karoliną Pawliczak stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowne członkinie i członkowie Rad Seniorów. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy w sprawie sprawozdania Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, druk 2919 oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, druk 243. Te projekty dotyczą głównie sposobu powoływania rad senioralnych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Odnoszą się także do form i możliwości dofinansowania rad senioralnych, co do tej pory było sporym problemem i przysparzało komplikacji izbom obrachunkowym, bo formalnie by uznać takie koszty było im niezwykle trudno i wiele też samorządów zwracało na to uwagę, że ma z tym poważny problem. Moje wieloletnie doświadczenie wspierania, powoływania i funkcjonowania wszelkich rad młodzieżowych, organizacji pozarządowych czy właśnie Społecznej Rady Seniorów wskazuje na ogromną potrzebę funkcjonowania owych rad, w tym właśnie senioralnych. Podkreślić należy tutaj nieocenioną, dobitną rolę w kwestii opiniotwórczej działań samorządu, ponieważ akurat głosy seniorów bardzo mocno wspierają samorządy w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. Na wiele lat przed wszelkimi uregulowaniami prawnymi były one powoływane z reguły jako akcje oddolne, w głównej mierze organizowane przez organizacje pozarządowe. Przez lata podmiotowość rad zdążyła się dobrze ukonstytuować, dlatego dziś potrzebujemy jasnych, precyzyjnych przepisów prawnych wzmacniających podmiotowość rad i ich usytuowania w życiu społeczności jednostek samorządu terytorialnego, bo to było największym problemem. W związku z tym, że wiele rad, szczególnie w moim okręgu, w województwie warmińsko-mazurskim, nie miało takiej możliwości, żeby skonsultować ten ostatni druk przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, pozwoliłam sobie wysłać do nich też ten druk, prosząc o opinię, uwagi i z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim samorządom, a szczególnie członkiniom, członkom Rad Senioralnych z województwa warmińsko-mazurskiego, że takie uwagi przesłali. I to, co było bardzo ważne, z nich jasno wynikało, że rzeczywiście projekt Koalicji Obywatelskiej, który uszczegóławiał pewne rzeczy, usystematyzował, był niezwykle ważny. Niezwykle ważne jest to, żeby właśnie przepisy dotyczące rad senioralnych na wszelkich szczeblach samorządu terytorialnego miały jasny przekaz i jasne uregulowanie, żeby samorządy nie miały żadnych wątpliwości, jak je powoływać. Więc tak jak powiedziałam, tutaj akurat wpłynęły wiele drobnych uwag, ale te, które były najważniejsze, to doprecyzowanie właśnie, jeżeli chodzi o szczebel województwa, gmin, powiatu i województwa, stąd też poprawki Lewicy w tym zakresie, panie marszałku. Dobrze. Przekazuję panu. I tutaj z tego miejsca chciałam powiedzieć, że jako Koalicyjny Klub Poselski Lewicy wnioskuję o przyjęcie sprawozdania i będziemy głosować za obiema ustawami, mimo tego, że zostało to wpisane jako jedna. Myślę, że to jest dla dobra seniorów i seniorek, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym w swojej samorządzie bardzo aktywnie. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia wszystkim. Pani poseł Karolina Pawliczak. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, wreszcie się doczekaliśmy. Lepiej późno niż wcale, choć sam projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych już w 2019 roku i pytanie moje brzmi, dlaczego tak długo państwo zwlekaliście? Przecież
Jeżeli na czymś wam zależy, to potraficie przeprowadzić konsultacje błyskawicznie. Chcę dodać ponadto, że samorządy, nie czekając na wasze wytyczne, znakomicie sobie poradziły z organizowaniem rad seniorów. Dziś na prawie 2,5 tysiąca gmin funkcjonuje około 350 rad seniorów, a seniorzy przecież posiadają ogromne doświadczenie, wiedzę, umiejętności praktyczne, które w lokalnych wspólnotach należy i trzeba wykorzystać. Ja oczywiście podpierając głos moich szanownych przedmówców i zgadzając się absolutnie z tym wszystkim, powiem jeszcze, że powoływane rady seniorów stanowią realizację zasady subsydiarności ujętej w preambule do Konstytucji Rzeczpospolitej oraz w artykule, są ujęte w artykule 4 ustawy o Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Klub nasz oczywiście poprze te projekty. Zawsze będziemy wspierać rady seniorów i przyglądać się, jeżeli trzeba będzie ewentualnie poprawić wszystkie te przepisy, które nie będą dobrze funkcjonować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią poseł Urszulę Nowogórską do wygłoszenia oświadczenia w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowny panie ministrze, Wysoka Rado. Na początku swojego wystąpienia bardzo nisko kłaniam się wszystkim seniorom i tym, którzy są na galerii, pozdrawiamy młodzież, ale kłaniam się wszystkim seniorom na terenie całego naszego kraju i serdecznie pozdrawiam swój zespół, który funkcjonuje przy moim biurze parlamentarnym, zespół do spraw rozwiązywania właśnie problemów senioralnych. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, dzisiaj mam zaszczyt wygłosić stanowisko Klubu Koalicji Polskiej PSL Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów Marka Biernackiego w odniesieniu do poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, zawartych w druku 2919, 243 i sprawozdaniu 2961. Wysoka Izbo, żeby być uczciwym, z tego miejsca muszę powiedzieć, że Władysław Kosiniak-Kamysz, kiedy był ministrem pracy i polityki społecznej, tak naprawdę otworzył drzwi i stworzył podwaliny do funkcjonowania rad do spraw polityki senioralnej. Uruchomiony został również program ASOS na rzecz aktywizacji społecznej seniorów. I tak naprawdę wtedy swój rozkwit przeżywały również uniwersytety trzeciego wieku, które rozpoczęły tak naprawdę swoją działalność. Wtedy zaczęła się tak naprawdę polityka senioralna. Dzisiaj musimy powiedzieć uczciwie, że w co ósmej gminie powstały rady senioralne, a wszystkich gmin mamy w Polsce 2477. Jakie są powody takiego stanu, trudno powiedzieć. W jednych gminach jest rzeczywiście lepszy klimat dla polityki senioralnej, w innych troszkę gorszy. Z różnych powodów zresztą to się odbywa. Natomiast wiele mamy jeszcze do nadrobienia i dlatego cieszę się, że dzisiaj pochylamy się nad ustawą, która w jakiś sposób ureguluje te kwestie i tak naprawdę otworzy nowe możliwości i stworzy podwaliny do funkcjonowania rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim, bo przecież na niektórych powiatach czy województwach już istniały rady seniorów, ale one funkcjonowały na zasadzie prawa lokalnego. Rady seniorów to ciała kolegialne o charakterze doradczym, inicjatywnym, które mają wspierać rady gminy w realizacji zadań względem osób starszych. W 2013 roku znowelizowana została ustawa o samorządzie gminnym, która dawała możliwość powoływania rad seniorów. Dzisiejszy projekt, tak jak wspomniałam, daje możliwość powoływania rad na poziomie powiatowym i na terenie województwa. Oczywiście wymaga to spełnienia określonych formalnych warunków, czyli złożenia wniosków, pod którym musi się podpisać, jeżeli chodzi o poziom gminy, do 20 tysięcy mieszkańców, pod wnioskiem musi podpisać się 50 osób powyżej 60 roku życia. Jeżeli gminy mają powyżej 20 tysięcy, to 100 osób. Jeżeli chodzi o powiaty, powiaty, które liczą 100 tysięcy mieszkańców, muszą zebrać 150 podpisów, natomiast powiaty, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, wymagają złożenia wniosków, pod którym musi podpisać się 250 osób powyżej 60 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o województwa, województwa natomiast, które liczą 2 miliony mieszkańców czy do 2 milionów, pod wnioskiem musi podpisać się 500 osób, natomiast województwa, które liczą powyżej 2 milionów mieszkańców, 800. Szanowni Państwo, seniorzy to grupa przede wszystkim dobrze zorganizowana. To silny partner, który dużo wnosi do debaty publicznej. Seniorzy to duże doświadczenie i zawodowe, i życiowe.
są łącznikiem w dialogu międzypokoleniowym i z tego miejsca chciałabym, żeby właśnie wszystkie te wartości bardzo mocno wybrzmiały. Rady seniorów, które powstają, dają możliwość rozpoznawania potrzeb i oczekiwania środowisk 60+. Są takim źródłem informacji, animizują środowiska, integrują środowiska senioralne, to jest bardzo ważne. Podtrzymują potencjał zawodowy i życiowy, bo przecież seniorzy mają ogromne doświadczenie, które wynika z ich tak naprawdę sposobu życia, charakteru pracy i doświadczenia, które zdobyli przez całe swoje życie. No i przede wszystkim kształtują przestrzeń publiczną. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, z tego miejsca z ogromną radością wyrażam pełne poparcie dla tego projektu ustawy, tym bardziej, że Polskie Stronnictwo Ludowe, klub nasz, od zawsze mówił głosem seniorów, od zawsze troszczył się o seniorów i chce to nadal robić. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Pani Poseł. Zapraszam teraz Pana Posła Krystiana Kamińskiego, który wraz z Panem Posłem Grzegorzem Braunem podzielą się czasem wystąpienia w imieniu swojego koła Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, procedujemy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, który reguluje powoływanie rad seniorów na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Zmiany demograficzne, które następują w naszym państwie, są poważnym wyzwaniem i trzeba się nimi zająć priorytetowo, ale dzisiaj zajmujemy się jakby drugim końcem tych zmian, czyli starzeniem się społeczeństwa i próbą aktywizacji osób starszych. Mamy coraz więcej osób starszych, no jest to truizm pewien, ale to, żeby nie traktować ich jak PiS dotychczas, że są nam potrzebni tylko na wybory, to już nie jest truizm. Prawdę mówię, prawdę. Należy się na zmiany poważnie zastanowić, co zrobić, aby byli oni jak najdłużej aktywni. Przecież to są zwykle ludzie, którzy mają wysoki etos pracy i którzy nawet jak odchodzą na emeryturę, to nie oznacza, że nie mają ochoty już nic robić. Państwo z jednej strony powinno zachęcać ich, aby byli jak najdłużej aktywni zawodowo, ponieważ często wnoszą unikalną wiedzę i nawet jak nie mają już sił, które pozwalają na pracę na cały etat, no to powinni po prostu im na tyle pomagać, ponieważ to, co wnoszą, jest całkowicie bezcenne. Również ich doświadczenia są wyjątkowe i powinno się ich wykorzystać nie tylko w radach seniorów, tam również oczywiście, ale może w uczeniu młodego pokolenia, jak odpowiedzialnie i rzetelnie podchodzić do swoich obowiązków. Dlatego nie wolno nam zaniedbać tego i musimy stymulować jak największą aktywność osób starszych. I to nie właśnie w taki sposób, że potrzebujemy ich tu i teraz, tylko żeby przekazywali nam wiedzę naszą, którą zdobywali przez te wszystkie lata. Naprawdę jest to na tyle unikalne. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje ich do wyborów i tylko i wyłącznie. Także nie wchodźmy tutaj w tą dyskusję. Potrzebujemy osoby starsze, potrzebujemy ich wiedzy, potrzebujemy ich doświadczenia i dlatego w pełni popieramy aktywizację ich. Dziękuję. 45 sekund. Tak jest, pani poseł Borowiak. Współodpowiedzialna jako fanatyczka covidowa za zagładę Polaków ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy osiągnęli już wiek bardzo dojrzały, ludzie zamykani przez was w domach pod pretekstem Panie walki pośle, z mniemanym a co to wirusem, za, co to za jakieś... nadmiarowo umierający, panie marszałku. Tak, to takie fanatyczki covidowe, to wcale jak nie jest Borowiak, wystąpienie klubowe to, w temacie, który jest przedmiotem naszej jest debaty. To jest bardzo w temacie, ponieważ mamy tu do czynienia z proszę pokazem nie uprawiać propagandy, panie pośle. Z pokazem hipokryzji. Proszę nie uprawiać propagandy. Również, zamykam dyskusję pana posła. A czemuż to pan zamyka dyskusję, temu, dlaczego panie minął już panu czas, teraz panie. Zapraszam wybory, panią poseł Hannę Gil-Piątek do wygłoszenia oświadczenia. Proszę bardzo, panie poseł. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, omawiany projekt poszerza możliwość udziału seniorów we współdecydowaniu o sprawach ich wspólnot samorządowych,
na wyższych szczeblach również niż gminy. I to jest dobrze. Pani posłanko, ja bym poprosiła. Pani marszałku. Przepraszam panią poseł, czy można prosić o wyciszenie tej dyskusji, która wiadomo, że do niczego nie doprowadzi? Jednak w tym współdecydowaniu trzeba mieć o czym decydować. Aby seniorzy rzeczywiście mogli wpływać na politykę, potrzebne są pieniądze na realizację ich potrzeb. Tymczasem państwo złupiliście niestety samorządy, zabierając im dochody. W zamian dajecie po uważaniu swoim czeki na inwestycje. Problem w tym, że potrzeby seniorów rzadko dotyczą wielkich budowli, a o wiele częściej potrzebne są po prostu małe, ale liczne ułatwienia dostępu, proste chodniki, windy, programy teleopieki, ławki, toalety publiczne, bezpieczny i punktualny transport publiczny. Z tych czeków nie da się tego zrobić. To są czeki na duże budowle, duże inwestycje. W budżetach samorządów niestety ciągle brakuje środków na te małe ułatwienia dla seniorów. Według badań Jesień Życia w Polsce, zrealizowanych w listopadzie przez FAKT, 2/3 seniorom w Polsce po opłaceniu rachunków i leków pozostaje do końca miesiąca mniej niż 500 zł. W tym zawiera się 27% osób starszych, które muszą przeżyć za mniej niż 100. To są hańbiące dla rządu dane, szanowni państwo. Warto przypomnieć, że ciężar pomocy ubogim seniorom również spada na samorządy. Bardzo cieszymy się za tym, że osoby starsze będą szerzej uczestniczyć w życiu publicznym, ale z pustej kasy samorządu i Salomon, i Matuzalem absolutnie nie naleje, bo nie ma z czego najzwyczajniej. Polska 2050 poprze te projekty, jednak pozdrawiając wszystkich seniorów w Polsce, szczególnie tych aktywnych, którzy biorą udział w życiu publicznym, chcielibyśmy upomnieć się również o przyszłe pokolenia. Oczekujemy, że podobne przepisy dotyczące rad młodzieżowych będziemy mieli przyjemność procedować na tej sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie sprostowania pani poseł Borowiak. Bardzo dziękuję panie marszałku, dziękuję panu serdecznie też za reakcję. Szanowni państwo, wobec skandalicznego wystąpienia pana posła Grzegorza Brauna, reprezentującego Konfederację, informuję, iż składam zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej. Zaś do tego, co powiedziała przed chwilą pani poseł Gil-Piątek, pani poseł, jeśli chodzi o ustawę o młodzieżowych radach, miałam przyjemność pracować nad tą ustawą także w poprzedniej kadencji Sejmu i z początkiem tej kadencji ona została podjęta i wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające finansowanie młodzieżowych rad miast i gmin przez samorządy. Dlatego ten apel pani poseł jest absolutnie uderzającym w próżnię, ponieważ takie przepisy są. Natomiast jeśli chodzi o wystąpienie pana posła Brauna, uważam, że jest to jedno z najbardziej skandalicznych wystąpień. Pan poseł zarzucił nie tylko mnie, bo odnosił się do mnie jako do sprawozdawcy komisji, ale odnosił się także do wszystkich posłów, wszystkich ugrupowań, którzy w sytuacji wybuchu światowej pandemii, w którą no niestety nie wiem dlaczego Konfederacja i jej akolici nie wierzą, w trosce o zachowanie zdrowia i życia milionów osób zachowywaliśmy się tak jak należy. Stąd tego typu wystąpienia z sejmowej mównicy mające zapewne panu posłowi w jego mniemaniu, tak sądzę, choć nie siedzę w jego głowie, zapewnić jakiś aplauz czy jakąś korzyść w mediach społecznościowych, być może nie tylko, uważam za skandaliczne i mam nadzieję, że dołączą do mnie i podpiszą się pod tym wnioskiem także posłowie innych ugrupowań. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Witam pana. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja w trybie sprostowania bardzo bym prosiła panią posłankę Borowiak o przyjrzenie przepisów. Panią poseł Borowiak o przyjrzenie przepisów. Ja bardzo chętnie również będę tworzyć przepisy dotyczące rad młodzieżowych. W opinii naszej, czyli Polski 2050, te przepisy nie są równe, więc młodzieżowe rady również potrzebują dobrego, a nawet lepszego prawa. Bardzo również popieram pani wniosek do Komisji Etyki Poselskiej i jak najbardziej się pod nim podpiszę, bo takie słowa, jakie wypowiedział pan Braun na tej sali, nie powinny nigdy na niej paść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pytań. Kto z państwa chciałby się jeszcze do nich zapisać, do listy, to bardzo proszę.
Jeżeli nie, to zamykam listę, ustalając czas na zadanie pytania 1 minuta. Kontynuując, kazaliście się ludziom leczyć przez zamknięte drzwi, przez klamkę, przez słuchawkę telefoniczną. Zamykaliście starych ludzi i nasyłaliście. Czy pan, panie marszałku, może te stwory Boże w pierwszych ławach uciszyć? A następnie niedobitkom proponujecie rady seniorów na poziomie gminy, powiatu, województwa. Tu w Sejmie powołajcie swoją radę seniorów. My w Konfederacji reprezentujemy polską młodzież. Jesteśmy partią najmłodszą co do wieku elektoratu, co do wieku naszych kandydatów, ale korzystamy również z doświadczenia. Pan prezes Korwin, starość nie leży w kręgu jego zainteresowań, dlatego na nas scedował zabranie głosu w tej debacie. Powtarzam, wielki pokaz hipokryzji ze strony ludzi, którzy swoimi działaniami i zaniechaniami spowodowali zagładę na poziomie ćwierć miliona zgonów nadmiarowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Głównie ludzi... Pan poseł Michał Szczerba. Proszę bardzo. Panie marszałku, to czas na pytania, więc pytanie do pana ministra Szweda, bo mamy pełną świadomość, że przyjęcie tej ustawy, która to wydaje się tak naprawdę już oczywistością, bo wszystkie kluby popierają te zmiany w tej lub innej formie, no będzie wymagało swoistego przygotowania do tego, żeby zachęcać organizacje senioralne, środowiska senioralne, jednostki samorządu terytorialnego do tego, żeby rady seniorów powstawały również na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W związku z tym uważam, że są partnerzy w Polsce. Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów, Obywatelski Parlament Seniorów, który się może również w to włączyć, które powinny przeprowadzić taką ogólnopolską kampanię edukacyjną, ale stworzyć również narzędzia, tak żeby i środowiska senioralne, ale również samorząd miał w dyspozycji możliwości szybkiego powoływania rad seniorów. Czy Ministerstwo Rodziny, panie ministrze, przewiduje jakieś dodatkowe środki, które byłyby zaangażowane właśnie na ten cel wspierania budowy rad seniorów na kolejnych szczeblach samorządu terytorialnego? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, przepraszam. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni goście na galerii. Proponowana regulacja zmierza oczywiście we właściwym kierunku. Przy dużej aktywności seniorów, ich udziale w wielu ważnych inicjatywach na rzecz swojego środowiska, ale również społeczeństwa, z pewnością rady seniorów na każdym poziomie samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich pozwolą na realizację wielu ważnych przedsięwzięć, istotnych pomysłów, które zresztą widzimy już po dokonanej działalności, dotychczasowej działalności radach przy samorządach gmin. Podczas wielu spotkań z seniorami często spotykam się z pytaniami o przepisy, które rozszerzą nie tylko możliwości powstania kolejnych rad seniorów, ale także o finansowanie ich bieżącej działalności, o zwrot za podróże na posiedzenia. Dla wszystkich samorządów jest to ogromne obciążenie finansowe, szczególnie dla tych mniejszych, wiejskich, miejsko-wiejskich. W związku z tym uważam, że rady seniorów powinny być w pełni finansowane z budżetu państwa. Będzie wówczas to przepis, który będzie decydował nie tylko o sprawiedliwym rozdziale środków, ale również o ujednoliceniu tej działalności wszystkich rad seniorów na każdym poziomie samorządu lokalnego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią poseł Małgorzatę Pępek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Osoby starsze stanowią potencjał i wartość dla społeczeństwa, gdyż posiadają doświadczenie, wiedzę i umiejętności praktyczne, które można wykorzystać w radach seniorów. Ustawa co prawda niesie ze sobą pozytywne skutki społeczne, ale nie przewidziano w niej żadnej pomocy finansowej ze strony państwa. Tak jak powiedziała moja poprzedniczka, znowu obciążone zostaną samorządy, które będą musiały ponosić wszystkie koszty związane z działalnością tych rad.
Dlaczego tak ważna ustawa została zgłoszona jako projekt poselski z pominięciem ważnych konsultacji społecznych? W projekcie piszecie, że określenie wysokości kosztów poniesionych przez samorządy jest trudne do oszacowania. To po to jest idea konsultacji właśnie, żeby takich rzeczy się dowiedzieć i wypracować odpowiednie rozwiązania służące seniorom. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tomasz Głogowski. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, w wielu gminach rady seniorów już działają bardzo dobrze. Doświadczenie, wiedza osób w wieku już dojrzałym jest bardzo cenne i należy z niego korzystać. Zresztą 60 czy nawet 70 lat to nie jest koniec życia, koniec aktywności i intelektualnej i fizycznej. Natomiast warto wspomnieć o tym, że na tej sali, na której o tym dyskutujemy przez kilka lat, od roku 2016 była zamknięta dla Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, dla Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, dla Ogólnopolskiej Reprezentatywnej Reprezentacji Seniorów. W zeszłym roku, rozumiem, że zbliżają się wybory, zostali tutaj seniorzy wpuszczeni znowu po kilku latach i chciałem zadać pytanie, nie wiem do kogo, czy ta sytuacja nie była incydentalna, czy rzeczywiście Rada Seniorów będzie miała prawo 1 października, tak jak zainaugurowała to w 2016 roku, spotykać się na sali plenarnej Sejmu, także w sposób taki otwarty, bo w zeszłym roku też to było bardzo, bardzo zahaczające o cenzurę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Bardzo przepraszam pana przewodniczącego, pan przewodniczący Krzysztof Gawkowski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przy okazji zmian w ustawach samorządowych i procedowania ważnego tematu rad seniorów, chciałbym jednak zwrócić również uwagę na problemy finansowe samorządów, szczególnie tych małych, powiatowych i gminnych, gdzie często nie można sobie poradzić bez środków finansowych, za którymi nie idzie dobre zarządzanie gminą czy lokalną wspólnotą. Przez ostatnie kilka lat Prawo i Sprawiedliwość celowało pieniądze do różnych samorządów bardzo wybiórczo. Zadania jednak były przekazywane kompleksowo. Gminy i powiaty nie miały możliwości realizowania zadań, za które rząd nie płacił. Dlatego zwracam się z apelem, ale też z taką publiczną inicjatywą, żeby wszystkie samorządy w Polsce były traktowane równo, bo bez względu, czy jesteśmy z kujawsko-pomorskiego, czy mazowieckiego, śląskiego, czy podkarpackiego, samorząd w całej Polsce powinien być traktowany w taki sam sposób. Dziękuję bardzo. Pani poseł, po to jest czas dla sprawozdawcy po zakończeniu dyskusji. Aby mogła pani się odnieść już może nie bezpośrednio, tylko tak in gremio. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowni seniorzy, istniejące rady seniorów udowodniły, że swoimi propozycjami adresowanymi do samorządów gminnych poprawiają funkcjonowanie seniorów w swoich środowiskach lokalnych, wpływają na poprawę warunków ich życia, dostępu do kultury, sportu, wypoczynku, ale również do codziennego funkcjonowania takich jak projekty w Poznaniu, mycie okien, mycie nagrobków. To są inicjatywy bardzo cenne. Właśnie inicjatywy Rady Seniorów w Poznaniu, kierowanej przez pana profesora Antoniego Szczucińskiego w Czerniewie, kierowanej przez pana Janusza Grzyba w Gnieźnie, kierowanej przez pana Henryka Kota i Aleksandra Jurusia, udowodniły, że powinniśmy w większym stopniu dać pewność funkcjonowania Radom Seniorów. Między innymi przez tą obsługę biurową i administracyjną, ale też seniorzy zwracają uwagę na to, że nie we wszystkich gminach jest dostęp na przykład do siedziby, w której Rada Seniorów funkcjonuje. Wiem, dziękuję, że to zależy od samorządu. Niemniej jednak chciałbym zapytać pana ministra, czy nie lepszym byłoby to, aby w ustawie wpisać obowiązek finansowania, a nie tylko możliwość. Dlaczego? Dlatego, że w wielu miejscach następuje niepotrzebny konflikt. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan poseł Zdzisław Wolski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w Częstochowie Rada Seniorów powstała w 2014 roku, działa do tej pory, już kolejna kadencja. Zawsze była bardzo użyteczna, zresztą podobnie jak na marginesie Młodzieżowa Rada Miasta.
Pytanie do pana ministra. Czemu dopiero teraz regulujemy tak jednoznacznie zasady funkcjonowania, w tym finansowe? Pamiętam, bo byłem aż do ostatnich wyborów parlamentarnych przewodniczącym Rady Miasta. Miałem mnóstwo problemów z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Seniorów, a była bardzo aktywna. Mówię o tym, że nie było możliwości prawnych zwrócenia im za chociażby bilety, a byli aktywni na jakieś ogólnopolskie spotkania rad seniorów, wymianę doświadczeń. Nie dało się w ogóle finansować różne, łącznie z prywatnymi czasami pieniędzmi. I korzystając z okazji, zawsze przed wyborami w Częstochowie były deklaracje składane, że jeżeli PiS wygra lub utrzyma się przy władzy, to będzie przywrócone województwo częstochowskie. Czy przed najbliższymi wyborami takie obietnice też padną, czy nie? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Jestem samorządowcem, przez wiele lat miałem zaszczyt współpracować z wieloma środowiskami senioralnymi Kujaw i Pomorza. Seniorzy w Bydgoszczy i moim województwie są potrzebni, rozwijają relacje z innymi, są wzorem aktywności i społecznego działania. Kłaniam się im z tego miejsca bardzo serdecznie. Istotnym jest, aby w przepisach, które mamy uchwalić, zasady działania oraz finansowania rad seniorów były tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Województwa na mocy proponowanych regulacji będą nadawać Radom Seniorom statuty określające w szczególności tryb i kryteria wyboru członków, zasady i tryb działania Rad Seniorów oraz zasady, na jakich członkom Rad Seniorów może być przyznawany zwrot kosztów, w tym kosztów przejazdu związanych z funkcjonowaniem w ramach Rad Seniorów oraz ich wysokość. Apeluję z tego miejsca, aby była możliwość finansowania z budżetu państwa i pytam pana ministra, poproszę o odpowiedź na piśmie, jaka będzie pomoc rządu dla funkcjonujących rad seniorów w naszym kraju. Poproszę dziękuję o odpowiedź bardzo na piśmie. Pan poseł Krzysztof Grabczuk. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym z tego miejsca wyrazić swoje słowa szacunku, uznania, podziękowania, wdzięczności wszystkim seniorom, ponieważ seniorzy to doświadczenie, to wiedza, to umiejętności, to integracja środowiska. Właśnie od seniorów powinniśmy się uczyć jak najwięcej. Starać się przekazywać wiedzę, którą posiadają seniorzy, żeby przekazywali najmłodszemu pokoleniu. Ale również seniorzy w bardzo dużym stopniu prowadzą życie i kulturalne, ale czasami i sportowe, rekreacyjne w wielu środowiskach. Zatem pamiętajmy o seniorach, ale również stwórzmy warunki, by seniorzy po pierwsze mieli miejsce, gdzie będą się mogli spotykać, po drugie, żeby za to nie płacili, a po trzecie, żebyśmy znaleźli środki finansowe na ich działalność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani poseł Karolina Pawliczak. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, pobierając absolutnie te wszystkie głosy dotyczące kwestii finansowania rad seniorów, to jest właściwie w mojej ocenie jeden z najważniejszych punktów tego projektu ustawy. Popieram również te głosy, które mówią o obligatoryjności tej zasady, bo faktycznie to wsparcie jest niezbędne, jest bardzo ważne, a jeżeli nie zawrzemy tej zasady, to zapewne będą w tych kwestiach duże rozbieżności, jeśli chodzi o finansowanie określonych aktywności. A moje pytanie dotyczy tego, czy państwo, panie ministrze, przyjmujecie również jakieś kompleksowe zasady, kompleksowe wsparcie, wsparcie systemowe rad seniorów w kwestii ich funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani poseł Katarzyna Kretkowska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Pytanie, dlaczego w tej słusznej propozycji wprowadzenia rad seniorów na poziomie powiatowym, na poziomie wojewódzkim, nie wprowadzono obligatoryjnego finansowania funkcjonowania rad seniorów na wszystkich trzech poziomach samorządu. Natomiast zasadnicze pytanie jest następujące. Dlaczego dopiero w roku wyborczym mówimy o tych radach seniorów i dlaczego przez całą kadencję pomysły, propozycje, projekty wpływające do laski marszałkowskiej
mogące realnie pomóc seniorom w Polsce, są blokowane przez PiS. Klub parlamentarny Lewicy wniósł kilka tego typu projektów. O drugą waloryzację emerytur i rent, wtedy kiedy inflacja przekracza 10%. O drugie świadczenie emerytalne dla owdowiałych współmałżonków. O podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych. O podniesienie wysokości minimalnej emerytury i renty do 70% płacy minimalnej. O senioralny bon turystyczny. To wszystko jest blokowane przez PiS, nie trafia na posiedzenie Sejmu. Dlaczego? Dziękuję. Pan poseł Rafał Adamczyk. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, szanowni państwo, drodzy seniorzy. Jak ważne wasze uczestnictwo w życiu społecznym poszczególnych lokalnych samorządów i społeczności i wasze działania są ważne, to doskonale wszyscy wiemy. Rady seniorów na pewno będą wspierały i to rozwiązanie będzie wspierało i będzie pogłaśniało wasz głos i ważność waszego głosu w życiu społecznym. Ale ważnym elementem również jest to, żebyście w radach seniorów mieli jakby taki spokój, zagwarantowane swoje prace organizacyjno-administracyjne. Pytanie do pana ministra, proszę o pisemną odpowiedź. Czy poszczególne rady seniorów poprzez samorządy, jeżeli się zwrócą o jakieś dofinansowanie lub będzie ustalona być może jakaś stawka dla poszczególnych rad seniorów, czy takie środki trafią z rządu? I oczywiście trzymam kciuki za wszystkich seniorów, którzy czekają na emerytury stażowe i renty wdowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tomasz Olichwer. Panie marszałku, Wysoka Izbo, wykluczenie seniorów to niestety coraz poważniejszy problem naszych czasów. Osoby starsze nierzadko wykluczone zostają nie tylko pod względem komunikacyjnym, lecz także cyfrowym czy wreszcie samorządowym. Jestem wielkim zwolennikiem tworzenia rad seniorów w gminach, powiatach i województwach. Jestem przekonany, że uchwalenie przepisów regulujących funkcjonowanie tych rad na wzór rad młodzieżowych to dobre posunięcie. Wątpliwości moje budzą jednak regulacje dotyczące wymaganej liczby zebranych podpisów pod wnioskiem o utworzenie takich rad. Czy nie należałoby nieco obniżyć proponowany poziom? Może warto się nad tym jeszcze zastanowić. Tak czy inaczej wierzę i mam nadzieję, że seniorzy zyskają w samorządach swoją reprezentację. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Mateusz Bochenek. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Rozpocznę od podziękowań dla aktywnych seniorów, dla rad seniorów, dla tych, którzy zrzeszeni są w klubach seniora, w uniwersytetach trzeciego wieku. W sposób szczególny słowa wdzięczności kieruję dla Sosnowieckiej Rady Seniorów, która od lat inicjuje wiele ważnych projektów na rzecz właśnie seniorów, zresztą także we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta poprzez działania międzypokoleniowe. One mają ogromną wartość dla pobudzania tego społecznego zaangażowania. Ale chciałbym dzisiaj także zapytać pana ministra o to finansowanie i wsparcie dla funkcjonowania rad seniorów. Czy takie projekty są planowane, aby udzielić wsparcia finansowego dla realizacji tych ważnych i potrzebnych, pobudzających osoby starsze działań, bo wiemy, że takie środki są przeznaczane przez jednostki samorządu terytorialnego, a gdyby znalazły się takie z budżetu państwa, no to sprawiłyby, że więcej działań mogłoby być realizowanych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Zofia Czernow. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Minęły 3 lata, jak Koalicja Obywatelska złożyła projekt ustawy dotyczący rozszerzenia przepisów związanych z działalnością rad seniorów, przede wszystkim dotyczących stwarzających możliwość zwrotu kosztów, co w tej chwili bardzo utrudnia działalność radom seniorów, ale też tworzenia rad seniorów na innych szczeblach.
W tym czasie kilkakrotnie spotykałam się z radami seniorów, z udziałem przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. I tłumaczyłam się, dlaczego do tej pory tych przepisów nie ma. Także ja dzisiaj się bardzo cieszę, że po 3 latach, ale te przepisy po prostu mam nadzieję, że uchwalimy wkrótce, bo one są bardzo ważne. Bo seniorzy mają bardzo dużo problemów. To sprawa i dostępu do lekarzy, i niskich emerytur, i szeregu innych problemów, które na tych spotkaniach są poruszane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Ewa Cicholska. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Projekt poselski Prawa i Sprawiedliwości zawarty w druku 2919 to bardzo dobry projekt i długo oczekiwany przez seniorów. Szanowni państwo, konsultacje były prowadzone i to w całym kraju, zarówno z seniorami. Wsłuchiwaliśmy się w oczekiwania, ale też i uwagi seniorów, jak też były prowadzone konsultacje z samorządowcami. I samorządowcy wskazywali też braki różne i uwagi w kwestii na przykład formalnych możliwości finansowania, jak też i wiele innych. I to wszystko zostało uwzględnione. Drodzy seniorzy, zasługujecie na wielki szacunek i uwagę naszego środowiska. Wszystkim życzę wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Grzegorz Adam Woźniak. Dziękuję panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Procedowana ustawa umożliwia powstawanie rad seniorów na szczeblach wyższych pozostałych samorządów niż rady gmin. W radach w tej chwili samorządy gminne to jest prawie 2,5 tysiąca samorządów, niecałe. Rady seniorów funkcjonują w mniej niż 1/5 liczby tych samorządów. Teraz umożliwiamy tą zmianą przepisu powstawanie rad seniorów na poszczególnych, na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim. To jest bardzo ważne, wykorzystać potencjał. Widzimy, że na szczeblu gminnym to się sprawdziło i te rady seniorów w wielu miejscach naprawdę są dobrym ciałem doradczym i uzupełniają działanie klubów seniora, klubów emerytów, rencistów różnego na różnym szczeblu, nawet w poszczególnych gminach. Czy panie ministrze, macie państwo informacje, czy szacujecie w ogóle przy tej mniej niż 1/5 rad na szczeblu gminnym, ile może powstać tych nowych rad seniorów na szczeblach wyższych niż rada gminy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń. Bardzo dziękuję panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Rzeczywiście jest tak, że w wielu gminach rady seniorów zostały powołane i to bardzo dobrze. W innych z kolei gminach seniorzy chcą, aby te rady zostały powołane, ale czekają na decyzję i nie zawsze się to udaje, więc z pewnością podstawa, która wprowadza czytelny mechanizm powołania rady, jest i zadziała na korzyść seniorów. Natomiast panie ministrze, te rady mają mieć głos doradczy, mogą wnioskować i to dobrze. Natomiast pytanie, czy rząd rozważa wprowadzenie podstawy prawnej, która umożliwiałaby gminom tworzenie różnych programów dedykowanych właśnie na przykład społeczności seniorów. Dzisiaj wiele samorządów narzeka, że takiej podstawy prawnej nie ma, więc pytanie, czy taka podstawa może się znaleźć w tej ustawie. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Waldy Dzikowski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dobrze, że wreszcie pojawiły się te projekty, między innymi projekt Koalicji Obywatelskiej, które doczekały się światła dziennego, jak i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości jako posłów wnioskodawców także. I dobrze, że wreszcie seniorzy nie tylko w sposób fakultatywny, tak, zwłaszcza rady seniorów powoływane, ale także i taki, no powiedzmy, że ustawowy obowiązek partycypacji w życiu publicznym, społecznym, lokalnym
seniorów. Oczywiście też były zgłaszane propozycje, zwracam się do wnioskodawców, przez samorządy, które wykazywały wrażliwość, czasami zbyt dużą wrażliwość, jeżeli chodzi o tą partycypację. Mianowicie, że ta ingerencja jakby w życie publiczne trochę gdzieś wchodzi bardzo w ustrój i za bardzo, ja nie podzielałem tych, jak pani doskonale wie, tych wyglądów, które z tych jakby propozycji nie zostały uwzględnione i proszę powiedzieć, dlaczego, może szersze gremium też się dowie. A po drugie, chciałem spytać także o kwestie finansowe, tak? Czy jak one będą, to nie chodzi o jakie reprezentacje, bo tutaj pieniędzmi trudno mierzyć udział naszych seniorów, ale czy przewidują wnioskodawcy jakiś udział partycypacji, zwiększenia subwencji, dotacji jakiejś, czy coś takiego, czy są te elementy finansowe uwzględnione? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I wypowiedź i pytanie pana posła Waldiego Dzikowskiego, nie tylko parlamentarzysta, ale także wybitnego samorządowca, kończy serię pytań. A teraz prosimy o zabranie głosu pana ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a w drugiej kolejności z pewnością zechce się także odnieść do wypowiadanych tez i pytań pani poseł Joanna Borowiak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, chciałem bardzo serdecznie podziękować klubom parlamentarnym za tę inicjatywę. To ważna inicjatywa, oczekiwana przez Rady Seniorów. I oczywiście tutaj cieszymy się, że ta inicjatywa powstała. Cieszymy się również, że będziemy mogli te rozwiązania przyjąć. Oczywiście tu były różne pytania dotyczące też i polityki senioralnej. To warto może na początku przypomnieć, że w ostatnich latach bardzo wiele dobrego się dzieje, jeśli chodzi o politykę senioralną, dotyczącą też kwestii związanych z aktywnością naszych seniorów. Między innymi te dwa nasze programy, które realizujemy, zarówno program Senior Plus na tworzenie dziennych domów i klubów seniora. Przypomnę, że w 2015 roku klubów seniora było 99, teraz mamy ponad 1100. Czyli jest olbrzymi przyrost klubów i dziennych domów seniora. Program skierowany właśnie do samorządów, bo istotą tych naszych wspólnych działań musi być porozumienie między samorządami i organizacjami, które zrzeszają seniorów i organizacjami, które właśnie w takim kontekście budowy całej polityki senioralnej są bardzo ważne. I drugi program skierowany do organizacji pozarządowych, czyli program Aktywni Plus na takie miękkie projekty, w tym m.in. partycypacja społeczna naszych seniorów, bo taki jeden z priorytetów w tym programie jest, m.in. na możliwości właśnie tworzenia, włączania seniorów aktywnie w działalność samorządów. W ubiegłym roku 310 takich projektów zostało pozytywnie rozpatrzonych. W tym roku trwa już nabór na kolejną edycję. Przypomnę, że w programie Aktywni Plus to jest kwota 40 milionów złotych. W programie Senior Plus to jest 60 milionów złotych, czyli dodatkowo 100 milionów złotych, które są skierowane na działalność finansową. I teraz wracając do samego projektu, jeśli chodzi o funkcjonowanie rad. Mamy dzisiaj możliwość tworzenia rad gminnych na poziomie gminy. Mamy tych rad w tej chwili 420, czyli to jest 20%, jeśli chodzi o całe samorządy. I no i tu jest tak naprawdę problem, bo można było tworzyć rady, ale też były znaczne opory, jeśli chodzi o środowisko samorządowe. Również ten problem, o którym tutaj dzisiaj wielokrotnie dyskutujemy, współfinansowania funkcjonowania rad. Rady seniorów generalnie działają społecznie. Problem był niewielkich kosztów, które są ponoszone przez rady, czyli między innymi dojazdów na posiedzenia czy na inne spotkania. I ta kwestia będzie w tym uregulowana, bo samorząd będzie mógł w tej chwili te koszty zwrócić. Jeśli chodzi o możliwość spotykania się, to oczywiście też tutaj w tym zakresie ta regulacja będzie. I tutaj będzie duże wyzwanie dla nas wszystkich, zarówno organizacji zrzeszających seniorów, ale również dla samorządów, aby
ta możliwość, którą w tej chwili damy tą ustawą, spowodowała, że rady seniorów na poziomie gminnym, ale też nowa możliwość tworzenia rad na poziomie powiatowym i wojewódzkim była możliwa i realna. I te działania, które z tej ustawy wynikają, mam nadzieję, że to przyspieszą. Też tutaj były pytania o zachęty. To myślę wspólne działania, również poprzez te programy, o których wcześniej mówiłem, czyli program Aktywni Plus, program tworzenia klubów seniora, bo właśnie tam na tych spotkaniach będzie można poruszać te kwestie, między innymi też kwestia choćby zebrania podpisów na utworzenie Rady Gminy, czy Rady Powiatu, czy Rady na szczeblu wojewódzkim, bo musi być najpierw ten pierwszy zaczyn, jaki stworzą seniorzy, a później Rady Gminy, czy Powiatu, czy Rady Sejmików Województwa będą musiały się do tego odnieść i też przygotować statut, przygotować też te rozwiązania, też jedno z pytań i oczywiście tutaj też samorząd będzie mógł w tym zakresie również przez różne programy wspierać funkcjonowanie rad. Także to te rozwiązania, które wprowadzamy, myślę, idą w bardzo dobrym kierunku. Cieszymy się, że udało się wypracować rozwiązania wspólnie, bo jak słyszymy, tutaj wszystkie kluby, prawie wszyscy tutaj jednoznacznie popierają te rozwiązania. Również ze strony rządu jest tutaj pełne poparcie. Ze strony naszego ministerstwa, które odpowiada za kwestie związane z programem Senior Plus, Aktywni Plus, też to wsparcie jak najbardziej będzie. I mam nadzieję, że te działania wspólne, które podejmujemy na rzecz seniorów, przynoszą dobre efekty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi i zapraszam sprawozdawcę komisji, panią poseł Joannę Borowiak. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, jako sprawozdawca komisji, ale także przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, bardzo cieszę się, że projekt dotyczący tworzenia rad seniorów na poszczególnych szczeblach samorządów w naszym kraju wzbudził tak szerokie zainteresowanie przedstawicieli wszystkich klubów. Cieszę się bardzo, dlatego że pokazuje to, że wszystkim nam na sercach leży dobro seniorów i wszyscy chcemy, aby nasi seniorzy byli aktywni, aby uczestniczyli w życiu społecznym i ten ogromny potencjał, który mają, ogromny zasób w postaci doświadczenia, mądrości życiowej, w postaci czasu, którym dysponują i chcą się nim dzielić z innymi, będzie mógł być dobrze wykorzystany. Właśnie w naszych samorządach, właśnie w małych ojczyznach, które realizują politykę senioralną państwa, tę konstruowaną, tworzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i tę, którą tworzą w oparciu o potrzeby lokalne, potrzeby swoich mieszkańców, wychodząc im naprzeciw. Państwo posłowie odnosili się do druków z dwóch projektów. Ja tylko dopowiem, że projekt z druku 2919 został uznany przez posłów połączonych Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej za projekt wiodący, ale także takiego zdania była strona społeczna, byli przedstawiciele seniorów, w tym Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Państwo są dziś obecni na galerii sejmowej. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. To jest ogromne wsparcie też dla nas, jako wnioskodawców tego projektu i serdecznie pozdrawiam. Szanowni Państwo, projekt z druku 2919 był szeroko konsultowany, jak wspomniała moja koleżanka, pani poseł Anna Cicholska, na terenie całego kraju. To są setki spotkań, to są tysiące rozmów i chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim seniorom, wszystkim środowiskom senioralnym. Nie wymieniłam tutaj również Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które bardzo zaangażowały się także w te dyskusje i Rad Seniorów, i seniorów i seniorek z kół gospodyń wiejskich, z obszarów wiejskich. Bardzo dziękuję za te liczne głosy i głosy poparcia dla tego projektu płynące ze wszech stron. Odpowiadamy właśnie tym projektem na potrzeby, ale także na głosy płynące ze strony samorządów, które zgłaszały ten problem braku możliwości formalnego finansowania i na to odpowiadamy. Stwarzamy możliwość. Nie obligujemy samorządów do tego.
swego, ale stwarzamy taką możliwość. O to prosiły same samorządy, więc jakby nie wychodzimy dalej, nie wychodzimy przed szereg, słuchamy głosów samorządowców. Cóż jeszcze? Zachęcamy seniorów do aktywności. Tutaj padł taki głos, już nie pamiętam, który z parlamentarzystów mówił o braku aktywności seniorów, o braku programów. Mówił o tym pan minister Stanisław Szwed, za co bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko dopowiem. Domy i kluby seniorów, program Senior Wigor naszych poprzedników, 2015 rok, został zakończony z liczbą 99 takich domów i klubów. Wprowadziliśmy zmiany, stworzyliśmy program Senior Plus, gdzie mamy już ponad 1100, to są dane ze stycznia, 1100 takich klubów, to jest ogromna liczba miejsc w klubach i domach seniorów. To jest 60 milionów każdego roku do wykorzystania przez samorządy i samorządy korzystają z tej możliwości. Coraz częściej, jak widać. Program Aktywni Plus, 40 milionów każdego roku. W ubiegłym roku ponad 300 inicjatyw dla podnoszenia aktywności polskich seniorów, ale wspieramy seniorów w obszarze zabezpieczenia materialnego. 13 i 14 emerytura na dziś to ponad 70 miliardów złotych. 3 miliardy 600 milionów 2015 rok, Platforma i PSL, to tylko dla przypomnienia. Ponad 70 miliardów złotych i ponad 116 miliardów w budżecie w tym roku na wsparcie, szeroko pojęte wsparcie rodzin. Podnieśliśmy wysokość świadczenia najniższej emerytury i renty do ponad 100%. To też świadczy o naszym ogromnym zaangażowaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości i parlamentarzystów. Padł głos od pani poseł Hanny Gill-Piątek dotyczący tego, że programy rządowe, te duże z Polskiego Ładu, z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, to są programy wyłącznie na duże inwestycje dla samorządów. No nie jest to prawda, odpowiadam. Te programy dają możliwość samorządowcom do tego, aby tworzyli projekty, wnioskowali o projekty dotyczące wsparcia seniorów. I pięknym przykładem jest gmina Baruchowo z powiatu włocławskiego, województwo kujawsko-pomorskie. To jest mój powiat, gdzie już na ukończeniu jest ogromne, wspaniałe centrum integracji wielopokoleniowej w Baruchowie. Jest to jeden z bardzo wielu przykładów i to są właśnie inwestycje wspierane szeroko z programów, czy to z Polskiego Ładu, Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy z innych środków. Po prostu stworzyliśmy samorządom bardzo elastyczne możliwości ku temu, by samorządy mogły odpowiadać także na potrzeby swoich mieszkańców. W przypadku tego Centrum Integracji w Baruchowie i seniorów, i młodzieży, i osób tak naprawdę w każdym wieku. Piękna inicjatywa, naprawdę godna naśladowania, a wiem, że jest naśladowana przez bardzo wiele innych samorządów. Pani poseł Małgorzata Pępek krytykowała bardzo ten projekt z druku nr 2919. Krytykowała za to, że uruchomiliśmy jedną z możliwych gwarantowanych ustawowo i regulaminem Sejmu ścieżek projektodawczych, jaką jest projekt poselski. No pani poseł, rozumiem, że szukała pani jakiegokolwiek zarzutu, a znalazła pani taki, którym strzeliła pani w stopę i sobie, i swojej formacji, ponieważ druk Platformy numer 243 to jest także druk poselski, zatem pani poseł, naprawdę nie bardzo rozumiem ten zarzut. Jest on mocno chybiony. Pan poseł Gawkowski z Lewicy, z mojego województwa kujawsko-pomorskiego, uśmiecham się do pana posła, stwierdził, że w projektach rządowych dedykowanych do samorządów traktujemy samorządy nierówno. Otóż panie pośle, dobrze pan o tym wie, szczególnie w naszym województwie, ale także w każdym innym, we wszystkich 16 województwach traktujemy wszystkich samorządowców równo, bo chociażby ostatnie informacje, panie pośle, z poniedziałku, ponad 146 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg dla naszych kujawsko-pomorskich samorządowców. Szkoda, że pan poseł już wychodzi. Może jeszcze sekundkę pan posłucha. Dla kujawsko-pomorskich samorządowców, dla wszystkich,
którzy złożyli wnioski na prawie 200 kilometrów dróg. Cieszymy się, myślę, oboje, panie pośle, z tego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości równo traktuje wszystkich samorządowców. Pan poseł, inny pan poseł stwierdził, że powinniśmy wspierać samorządy w realizacji ich zadań. To z kolei pan poseł Szopiński, też z Kujawsko-Pomorskiego. Panie pośle, wspieramy samorządy. Najlepszym przykładem tego jest choćby 14 miliardów złotych w ubiegłym roku dodatkowego wsparcia. Wszelkie sytuacje, w których samorządy potrzebują takowego wsparcia, my na nie reagujemy jako żywo, ale nadmieniam, że samorządy odnotowały nadwyżki, więc nie jest prawdą to, co państwo posłowie z opozycji próbują nam tutaj suflować, że sytuacja samorządów jest dramatyczna. Chociażby świadczy o tym fakt, że samorządy prosiły o możliwość finansowania, a zatem chcą finansować, a to wsparcie dodatkowe otrzymują, przypomnę raz jeszcze, 14 miliardów złotych w roku ubiegłym. I szanowni państwo posłowie, chcę bardzo serdecznie podziękować za wszystkie głosy w dyskusji, szczególnie oczywiście za te głosy wspierające. One są niezwykle istotne. Jestem przekonana, że naszej dyskusji przysłuchiwali się seniorzy i cieszę się, że płynęły głosy takiej sympatii, głosy, w których państwo podnosiliście, że dostrzegacie rolę, wartość, wagę w sensie ważności naszych polskich seniorów w życiu społecznym. I nawiązując do tego cytatu, do słów świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, odnoszących się do możliwości tworzenia obszarów, w których seniorzy będą mogli się czuć potrzebni, będą mogli się realizować, powiem, że cieszę się, że mówimy jednym głosem w zdecydowanej większości i że pozwalamy na to, by zachować i pogłębić wartość polskich seniorów. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.